Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na bardzo intensywny makijaż, więc zaczynamy od bardzo mocno krojącego podkładu. To jest Inglot w kolorze 11, kolor ma numer 11, All Covered nazywa się. Nakładam go za pomocą mokrej gąbeczki Glam Sponge. Bardzo lubię ten podkład, zakrycie i trwałość i to, że za to, że nie ściąga cery, więc jak chcę takiego naprawdę mocnego makijażu, to bardzo chętnie po niego sięgam, z tym, że obejrzyjcie film z testem, jak nie widziałyście, bo on lubi ciemnieć. Także warto kupić sobie jaśniejszy. Pod oczy nakładam też ten korektor z tej samej serii, też numer 11. I tu taki tip, że ten korektor trzeba dość szybko rozpracowywać, bo on zastyga całkiem tak konkretnie i całkiem szybko. Na niedoskonałości nakładam korektor z Maybelline. I wszystko teraz rozprowadzam. Widzicie? On już tam wyżej oka, ten korektor w taką grubszą warstwą został, więc warto jakby robić jedno oko w czasie, wiecie, nie nakładać od razu za dużo, bo można się trochę zdziwić. Natomiast tutaj nakładam, rozcieram wszystko sobie, rozpracowuję, tak by to było. I teraz sięgam po nowość dla mnie, to jest puder z Golden Rose, taki bananowy do wypiekania HD, jest świetny, nakładam go pod oko. Najpierw przy użyciu puchatego pędzelka z fioletowego zestawu, on tam utrwali korektor pod okiem, rozświetli, jest bardzo dobrze zmielony, tak Hania robi trzy rzeczy na raz, dlatego się tak gapi w komputer chwilami. No i teraz puder wypiekany z Sephory. Wróciłam do niego teraz. Bardzo go też lubię. Daje ładne, miękkie wykończenie. Nakładam go pędzlem z setu Royal Glam Brush. Fajnie kryje i daje ładne, miękkie wykończenie bez nadmiernego matu. Teraz nakładam matowy bronzer nowym pędzlem, który już niedługo pojawi się w Glam Shopie. Ostatnio znowu wróciłam do kombinacji matowy bronzer i kontur. Wróciłam, bo przez jakiś czas eksperymentowałam z innymi produktami, żeby Was nie zamęczać. Natomiast teraz znowu chętnie po nie sięgam. Uważam, że ta kombinacja świetnie się uzupełnia. Teraz właśnie mniejszym pędzlem będę nakładać kontur właśnie w samo, chciałam powiedzieć, załamanie pod policzkiem, wiecie, w tą wnękę. Nie, no hit. Pod kość policzką, tam gdzie jest zagłębienie naturalne. Kolejna rzecz, którą będę podkreślać w tym makijażu, to brwi. Przeczesuję, najpierw mam nową kredkę z Golden Rose i to jest kredka chyba pudrowa, jakoś tak się nazywa, też nowość, dostałam w paczuszce PR-owej, za którą zresztą bardzo dziękuję. Słuchajcie, świetna jest ta kredka, ja w ogóle lubię kredki do makijażu brwi, natomiast ta jest nie za twarda, nie za miękka, no bardzo przyzwoicie napigmentowana, niesamowicie trwała, ja nie mogłam, słuchajcie, z wierzchu, z grzbietu dłoni zmyć, także no jestem pod wrażeniem, naprawdę fajna kredka. Ostrość wróciła i będziemy zaraz przechodzić do oczu. I tutaj użyję dzisiaj palety Swear by It od NYXa. Długo chorowałam na tą paletę. Pokazuję, jakie kolory będę mniej więcej używać, bo ona, ten makijaż jest oczywiście do tworzenia na dowolnych Waszych cieniach. Długo chorowałam na tą paletę, długo nie było jej na stronie NYXa. Jak wróciła, od razu ją kupiłam. Kosztuje 160 albo 169 zł bez zniżki. Na targach można ją było, słuchajcie, wyrwać za 100, chyba 12. I już po wykonaniu tego pełnego makijażu nią, przynajmniej tymi kolorami, których użyłam, to uważam, że są świetnie napigmentowane i blendują się bardzo dobrze. To znaczy przez to, że są tak mocno napigmentowane, trochę tam się trzeba nagimnastykować z tym blendowaniem. Nie, że jest ciężko, tylko no, trzeba rozpracować ten pigment, bo jest bardzo bogaty. Ale za to jak się nakłada jeden na drugi, to one pięknie się, wiecie, pokrywają i łączą. Ten kolor trzyma się skóry i nie wytraca się podczas blendowania. Mniejszym pędzlem, teraz to jest O107, rozcieram sobie załamanie. Trochę bawiłam się, dokładałam tych cieni. Ja też wiem, że nie każdy tę technikę tego spotlight, czy nawet nie wiem, czy to tak nazwać można, chyba tak, że nie każdy tę technikę lubi. Takiego bardzo ostrego przejścia na środku powieki, natomiast ja uważam, że czas do czasu makijażem trzeba się pobawić. Tu miałam też taki dzień, kiedy miałam dłuższą chwilę, kiedy mogłam popróbować sobie moje nowe kosmetyki, także tak, nakładam teraz w zewnętrznych kącikach te same kolory, czyli taki powiedzmy pomarańczowo-brązowy i brązowy. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tej palecie właśnie maty, te, co używałam i co swatchowałam, są świetne. Na pewno jeszcze coś tam paletą zrobię. Natomiast połyskujące cienie metaliczne, czy jak wolicie je nazwać perłowe,
są bardzo fajne, ale nie są jakieś też hipermetaliczne. Także uważam, że to jest ogólnie bardzo jakościowo dobra paleta i w ogóle za tą cenę to super. Trzymam w ręku też paletkę wypiekanych rozświetlaczy od Golden Rose i też będę ich używać w drugiej części filmu. Jest to genialny produkt, który przepięknie wygląda na twarzy. Nawet jest to jeden z tych produktów wypiekanych, który dość kiepsko, że tak powiem, się słoczuje. Średnio wygląda na takiej suchej skórze, ale na makijażu pięknie, po prostu przepięknie. Teraz dokładam bardzo ciemny brąz, jak widzicie, w zewnętrzne kąciki, żeby je jeszcze przyciemnić. Używam palet pędzli dzisiaj z zestawu fioletowego i klasycznego. Boże, tak szybko mówię, słuchajcie. I tak słabo oddycham, że w trakcie tego mówienia zaczynam się wać jak głupia. Kiedyś już też tak miałam. I raz tak w ogóle miałam, jak prowadziłam jeszcze szkolenia, że tak dużo mówiłam i tak szybko i zapowietrzałam się, to znaczy nie brałam głębokich oddechów i po takiej godzinie takiego mówienia byłam tak śpiąca, że nie mogłam na nogach ustać po prostu, bo miałam tak niedotleniony móżdżek. O, także jak słyszycie, że tak mówię już trochę tak tego, to trzeba mi przypominać, żebym oddychała oprócz tego, że mówię. Tak, także teraz rozcieram sobie, łączę te cienie, nie przyspieszam, bo wiem, że lubicie widzieć detale. Pamiętajcie też, że w tutorialach wycina się sporo tego rozcierania, bo jakby to było takie od A do Z pokazane, to naprawdę te tutoriale trwałyby godzinami. Także rozcieram. No i teraz chyba będzie już czas na korektor. Nie, jeszcze rozcieram większym pędzlem, także... Musimy jeszcze to rozcieranie poglądać. Dajcie znać, co myślicie o tej palecie. Czy podoba Wam się, bo ja uważam, że jest świetna. Z takich bardzo kolorowych palet to wow, naprawdę. No i dalej rozcieram. A, no dobra, w końcu korektor, to jest z Lovely. Nakładam na środek powieki niewielką ilość. Nie robię, w zasadzie nie robię tutaj, nie chodzi o jakiś cut crease, tylko o wyczyszczenie przestrzeni, która będzie pod tym najjaśniejszym, błyszczącym cieniem, po to, żeby był jak najbardziej intensywniejszy i żeby ten makijaż w tym miejscu tak czysto wyglądał. Wiecie, jakby czyścimy kanwę pod spodem sobie, można też zetrzeć po prostu patyczkiem z płynem micelarnym, jeśli ktoś chce, to lepiej wygląda. Ja nakładam ten korektor dość wysoko, w zasadzie dojeżdżam prawie, że do łuków brwiowych. Robię sobie przestrzeń, to jest pędzelek z setu czarnego Glam Brush. Ja to wszystko ładnie rozcieram powolutku, te granice też, żeby między cieniem a korektorem nie były zbyt intensywne. To jest taka dość precyzyjna robota. To jest jeden z takich makijaży, przy którym trzeba się trochę pobawić. No i teraz przyszedł czas. Ojej, przepraszam, jestem okropna, jeszcze kawy dzisiaj nie piłam, jest już prawie 12, przepraszam. Tak, złotówka. Znaczy ta złotówka nie wygląda tutaj jak jakaś biżuteria po prostu w tej kombinacji. Nie mogłam się powstrzymać. Po prostu w palecie nie znalazłam nic dość błyszczącego i ładnego, żeby mi się podobało na ten środek. Więc uderzyłam do złotówki i nakładam ją pacynką. I tak, ostatnio jak mam tak precyzyjnie do nałożenia turbopigmenty, to nakładam je pacynkami. W Glam Shopie też są pacynki. Ja używam takiej, którą miałam gdzieś tam dorzucone do jakiejś taniej paletki, bo te moje Glam Shopowe są w praniu w tej chwili. Natomiast mamy dwa rozmiary pacynek, dużą i małą. Także jakby coś tu też są, także można sobie zobaczyć ewentualnie. W opisie postaram się Wam dodawać linki, nazwy i tak dalej. I nakładam tę złotówkę dość wysoko, prawie aż pod właśnie łuki brwiowe. W ogóle ta pacynka, którą teraz używam, jest fajna, bo z drugiej strony ma taki maleńki pędzelek z takiego włosia. Nie wiem, co to za włosia, ale no właśnie nie wiem, czy to jest kucyk, czy to jest wiewiórka, ale świetny jest naprawdę. Nie wiem, kiedyś trzeba by było jakąś paletę może na święta zrobić z pędzelunią w środku. Także rozcieram, jak widzicie, delikatnie tą złotówkę na te cienie z boków, które są. O, tak, i jeszcze palcem na sam środek dokładam złotówki, bo jednak to daje najbardziej piorunujący efekt. I pod same łuki nakładam beżowy, matowy cień z paletki właśnie tej NYXa. Także tutaj nic jakby spoza palety. Wewnętrzne kąciki nakładam Top Nude, czyli też turbopigment. Złotówka jest bardziej zimnozłota, Top Nude jest taki brzoskwiniowo złoty, tak bym go nazwała, jest trochę jak jaśniejszy,
niż złotówka. To widać u nas wszystko na sklepie, mamy takie porównania swatche grupowe. I na dolną powiekę nakładam brązy, czy tam, nie wiem, nazwijcie ten kolor jak chcecie, pomarańczowy, czy taki po prostu ciepły brąz rudy. Nakładam zewnętrzne kąciki i trochę wewnętrzne, o, bo też na dolnej powiece na środku będę ten spotlight robić, czyli tak rozetrę mocno tą złotówkę. Trochę tu i trochę jeszcze przyciemnię właśnie tym ciemnym brązem w zewnętrznych kącikach. Z jednej, ze środka i tu, i tu, i tam. O, i na środek jeszcze wędruje złotówka, dość nisko na powiece i nakładam też resztkę, widzicie, na linię wodną oka. Nic wam się nie stanie, natomiast to daje przepiękny, błyszczący bardzo efekt, naprawdę mi się to podoba. Tak, i teraz kredka brązowa z Inglota. Nakładam ją na linię wodną tylko tam, gdzie mam te ciemne kolory, czyli widzicie, jakby adekwatnie do tego, gdzie są ciemniejsze kolory na powiece i u góry w wewnętrzną część górnej powieki tylko tutaj, o, nie na całość, tylko tu w tym miejscu i po całej linii górnej powieki taka nie gruba kreska, nie bardzo precyzyjna, która tylko ma mi przyciemnić linię rzęs i zrobić odcięcie między właśnie rzęsami, a tą jasną złotówką na środku. Także tak, jeszcze przesunę sobie tutaj film, zobaczę co będziemy dalej robić ciekawego. Aha, dobrze. I teraz następny krok, ciekawy dość, to jest maskara nowa, Dramatic, czekajcie, zobacz, czy tu mam, to wam przeczytam jak się nazywa. Dramatic Lashes Night Black Mascara Instant Full Volume i Extreme Length. Tak, Golden Rose, nowość, przynajmniej u mnie. Świetna, świetnie się zapowiada. Także będę jej używać, jest trochę za świeża teraz, ale generalnie świetną szczoteczkę ma, dużą silikonową. A to co teraz robię, to takie odcięcie przy użyciu tego samego pudru z Golden Rose, żeby wzmocnić efekt konturowania twarzy. No ten makijaż jest taki na fulla. I żeby wyczyścić trochę zewnętrzną część oka tam, gdzie kończą mi się cienie. I to na żuchwie zostawiam na chwilę, pod okiem zaraz to sprzątnę. Też pod okiem, przy tej żuchwie zostawiam to na trochę za długo. Trochę za mocny był ten efekt, ale nic się nie stało. Także o, widzicie, tutaj sprzątam to sobie. Też nie bójcie się, bo może ktoś się obawiać, że to jakaś straszna tapeta pod tym okiem, czy gdzieś będzie. Nie, to jest kwestia wyczucia i na końcu spryskania tego wszystkiego dobrą mgiełką nawilżającą. Natomiast no mówię, to jest tak dramatyczny, to nie jest dobre słowo. To jest tak intensywny makijaż powiek, że wydaje mi się, że po prostu całość już musi tutaj dość dobrze zagrać, dość dobrze wyglądać, bo no już albo robimy, albo jedziemy na maksa, albo nie wiecie o co chodzi. Dociskam jeszcze trochę gąbeczką. I teraz ten rozświetlacz, nakładam ten środkowy pędzelkiem z zestawu czarnego do rozświetlacza, bardzo go lubię. Ten rozświetlacz jest bardzo, jeszcze raz powtarzam, intensywny, więc będę go jeszcze zaraz rozcierać, szczególnie na czole pędzlem do pudru, bo tam naprawdę, no, zrobił robotę, aż za mocno tam wygląda. Nos tam nad ustami i te sprawy wszystkie, wiecie? I usta, aha, róż. Nałożę pannę młodą, natomiast jeżeli chodzi o usta, to nie mogłam się zdecydować. Nie pasowało mi tu nic w różach, w beżach chłodnych też nie chciałam. Kremowa brzoskwinia, a nie panna młoda jako róż. Bardzo lubię ten pędzel do różu, wiecie? Jest tak delikatne, po prostu tak muska skóra ładnie nanosi chmurkę koloru. Wracając do tych ust, zdecydowałam się na szminkę, słuchajcie, Fenty. Kolor to jest Unbuttoned. Unbuttoned, tak. Wiecie co, ja nie lubię tej szminki przez to opakowanie. Dla mnie to jest opakowanie lakieru do paznokci i sam ten dół, gdzie jest produkt, jest szklany, więc ja nie mam ochoty tego nosić w torebce. To długie, ciężkie, nie podoba mi się to opakowanie. Natomiast sam produkt jest całkiem ok. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że makijaż wam się spodobał i do następnego razu. Buziaczki, pa pa! A, kciuki w górę poproszę i komentarze, i subskrypcje.